Dzieci i młodzież są w Polsce przepełnieni skrajnie niskim poczuciem własnej wartości, są samotni, mają niskie poczucie sprawczości. Co piąty uczeń w Polsce planował samobójstwo. Dlaczego w naszym kraju zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży jest tematem tabu? Porozmawiam dziś o tym z Martyną Wojciechowską, prezeską Fundacji UNAUEZA, a także mamą. Cześć, Martyna. Cześć, dzień dobry. Bardzo się cieszę, że e, jesteś tutaj dzisiaj ze mną. I przyznam się szczerze na samym wstępie, że kiedy przeczytałam raport Młode Głowy, e, Otwarcie o zdrowiu psychicznym, byłam przerażona. Ale zacznijmy w ogóle od tego, dlaczego ten raport powstał, bo mhm. powstał on po tragicznej, może nie tragicznej, bo nie tragicznej w skutkach, ale w samym jakby takim rozumieniu tragicznej historii, kiedy Twoja córka przyszła do Ciebie i powiedziała: Mamo, e, moja koleżanka chce popełnić samobójstwo. I jakie to były emocje w tamtym momencie w tobie, w twojej córce, kiedy ty usłyszałaś, że jej koleżanka chce się targnąć na własne życie. Ja y, przyznaję, że cały ten projekt Młode Głowy Otwarcie o Zdrowiu Psychicznym rozpoczął się od y, mojego właśnie bardzo osobistego doświadczenia, bo dla mnie jako mamy, Marysia obecnie ma 15 lat, y, ale cała historia miała miejsce ponad 2 lata temu, mm. dwa i pół roku temu. Y, to był głęboki wstrząs. Tak, to był głęboki wstrząs dla nas obu. Żadne dziecko nie jest przygotowane na to, żeby dźwignąć taką odpowiedzialność, mhm. tak? i to wygenerowało bardzo wiele rozmów między nami. Rzeczywiście ta osoba z otoczenia mojej córki miała taki zamiar, podzieliła się z moją córką tym, że zamierza to zrobić, jak zamierza to zrobić, mhm. i, i to było za dużo po prostu dla wówczas niespełna trzynastoletniej dziewczynki. Marysia. Jednocześnie mówiła też o tym, że powinniśmy zachować tajemnicę, że dowiedziała się o tym w tajemnicy i tak powinno zostać. I to uświadomiło mi też, jak my w ogóle myślimy o zdrowiu psychicznym, jak my myślimy o kryzysie psychicznym, tak? że cały czas inaczej traktujemy nasze głowy niż każdą inną część naszego ciała. Tak? A powinno być zupełnie odwrotnie. To znaczy, ja wtedy zadałam jej pytanie, i żeby było jasne, ja też mówię o tej historii za wiedzą i zgodą mojej córki, po prostu uznałyśmy, że potrzeba się dzielić tą historią. Po to, żeby ona też służyła innym. Ja zapytałam się Marysi, czy gdyby wiedziała, że koleżanka ma raka i ukrywa to przed światem, czy by o tym powiedziała i podzieliła się tą informacją z innymi? I powiedziała, oczywiście, że tak, ale wiesz mamo, rak to jest śmiertelna choroba. Mhm. Ja wtedy wypowiedziałam te słowa, pod którymi się podpisuję dzisiaj. Otóż, kryzys psychiczny to jest poważna sprawa. Depresja jest również śmiertelną chorobą, jeśli nie jest zdiagnozowana i nie jest leczona. I dopóki sobie tego nie uświadomimy, to będziemy mieli do czynienia z takim kryzysem. Ja pamiętam, że to kosztowało nas obie. Jakby dużo takiego stresu, rozmów, ale... Ja też stałam się tą mamą, która szukała pomocy i szukała wsparcia. Mm -hmm. Trzeba było się zaopiekować całą tą sytuacją, tą osobą z otoczenia mojej córki. Na szczęście historia skończyła się dobrze, natomiast y, to wygenerowało bardzo wiele y, no, trudnych momentów i trudny, trudnych rozmów, y, których doświadczyła moja córka. Ja szukałam psychologa, szukałam psychiatry, ja zaczęłam w ogóle przyglądać się, jak ten system w Polsce działa, a raczej ty, jak to, bardzo nie to, działa. Czyli to byłaś ty, ty byłaś tą osobą, która tej dziewczynce pomogła? Każde dziecko to też ma rodziców, jest szkoła i są dorosłe osoby odpowiedzialne za to dziecko, ale tak weszłam trochę w rolę osoby, która miała ogarnąć ten temat. Ale przede wszystkim chciałam zabezpieczyć moją córkę. No, to było dla mnie najważniejsze. A ona, co zupełnie zrozumiałe, bardzo to przeżyła, ja również. No i teraz tak, okazuje się, że umówienie się do psychologa, psychiatry dziecięcego to nie jest taka prosta sprawa. Mhm. Że na NFZ wówczas teraz podobno jest trochę lepiej, ale okres oczekiwania to jest półtora roku. Tak? Wtedy w niektórych rejonach, bo zaczęłam sprawdzać to nie tylko dla Warszawy i województwa mazowieckiego, ale też dla Polski to było. Na Narodowy Fundusz Zdrowia to było nawet ponad półtora roku, dwa lata, trzy lata, tam gdzie tych lekarzy jest mniej. Okazało się, że psychologowie i lekarze niekoniecznie ze sobą współpracują. Okazało się, że szkoła też nie jest przygotowana, żeby radzić sobie z kryzysem psychicznym, że w zasadzie wszyscy rozkładamy ręce i uczymy nasze dzieci resuscytacji krążeniowo-oddechowej, jak reagować, kiedy musimy udzielić pomocy ofiarom wypadków. A nie potrafimy udzielać pierwszej pomocy psychologicznej. Mhm. I to jest tak naprawdę najważniejsza moja misja dzisiaj, ponieważ ja z poziomu tej sfrustrowanej matki, złej, bo naprawdę byłam zła na to wszystko, co zobaczyłam, postanowiłam już po tym, kiedy zabezpieczyłyśmy naszą osobistą e, historię, mhm. postanowiłam drążyć ten temat dalej. No i tak zrodził się pomysł w Fundacji UNAWEZA, e, pomysł na projekt Młode Głowy, otwarcie o zdrowiu psychicznym. Yy, I mogę powiedzieć, że to jest yy, no, w tej chwili bardzo ważne dla mnie i dla całej fundacji zadanie. Ja jestem inicjatorką i pomysłodawczynią tego projektu. Fundacja za go yy, koordynuje, ale zaprosiliśmy do współpracy szereg yy, specjalistów, ekspertów, instytucji naukowych yy, i również fundacji, które mają kompetencje w tych obszarach. Zaczęliśmy od tego, żeby w ogóle zobaczyć w jakim miejscu jesteśmy, mm -hmm. bo to, że jest źle, to my wiemy. Tak? Ale yy, Postanowiliśmy przeprowadzić badania, szeroko zakrojone badania zdrowia psychicznego, poczucia własnej wartości i sprawczości młodych osób w wieku 10-19 lat w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. No i te wyniki um, są naprawdę przerażające, o czym mówiłaś. Tak, są przerażające. Ja sobie wypisałam, że przede wszystkim w badaniu wzięło udział ponad 180 tysięcy uczniów. To jest tak. bardzo szeroka grupa, e, taka badawcza, można powiedzieć, tak? Mhm. Ja sobie wypisałam coś, co mnie. Bardzo dotknęło. Co dziesiąty uczeń próbował podjąć próbę samobójczą, a co piąty planował samobójstwo. I ja to sobie próbowałam wyobrazić. I postawiłam sobie grupkę dzieci i sobie odliczałam. I to jest przerażające, mhm. że to może być ktoś obok nas, to może być koleżanka z klasy naszego dziecka. Tak? I dlaczego, dlaczego tak jest, że młodzi ludzie nie chcą rozmawiać o tym, nie chcą z tymi problemami się dzielić. Czy to właśnie z psychologami, czy z rodzicami, tylko jakby decydują się już na tak radykalny krok, żeby mhm. odebrać sobie życie. A myślisz, że to młodzi ludzie nie chcą rozmawiać? Bo ja mam taką tezę, że mhm. niekoniecznie. Okej, okay. rzeczywiście, jakby wiesz co, nie, nie, nie wpadłam na to, ale może być tak, że w sumie żyjemy w takich czasach, gdzie biegniemy, podążamy cały czas za czymś i nie zwracamy w sumie uwagi na tego młodego człowieka. No tak, tu jest jakby kilka, kilka tematów w jednym. Tak? Mm -hmm. znaczy z tego badania a dokładnie 184 tysiące osób, młodych ludzi podzieliło się z nami swoimi spostrzeżeniami, swoimi bardzo intymnymi historiami, mm -hmm. za co w ogóle bardzo dziękuję, bo gdyby nie te młode głowy, które nam powiedziały co tak naprawdę myślą, to my byśmy dzisiaj wielu rzeczy nie wiedzieli. Bardzo też dziękuję rodzicom, że wyrazili zgodę na to badanie i nauczycielom i pedagogom, że zdecydowali się podjąć tego trudu i przeprowadziliśmy to badanie na terenie szkół. No i rzeczywiście wiemy, że statystyki są wstrząsające. Za chwilę jeszcze porozmawiamy o innych wynikach tych badań, ale my w ogóle wiemy, że jest bardzo źle, bo wiemy, że w ciągu ostatnich dwóch lat. Liczba podjętych prób samobójczych wśród młodych ludzi wzrosła o 140%, mhm. tak? czyli my wiemy, że jest dramatycznie. No, i teraz pytanie. Dlaczego. Tak? I oczywiście wszyscy zarówno po analizie tych statystyk, do których wszyscy mamy dostęp, jak i po przeczytaniu raportu Młodej głowy Otwarcie o zdrowiu psychicznym, który zresztą jest do pobrania na stronie młodegłowy.pl, do czego zachęcam, bo każdy się może z nim zapoznać, zaczęliśmy sobie zadawać pytanie, dlaczego? I wyłoniło się kilka takich mhm. problemów, i uważam, że problemem nie jest to, że młodzi ludzie nie chcą rozmawiać, mhm. tylko że młodzi ludzie mają poczucie, że nie zostaną wysłuchani. W związku z tym, nawet nie podejmują tego trudu. Otóż z tego badania wyłoniła się tak zwana triada kryzysu psychicznego, o czym mówi Joanna Flis, psycholożka i współtwórczyni i tego badania, i w ogóle współtwórczyni projektu całego Młodej Głowy, bo to jest nie tylko badanie, tylko cały program profilaktyczny, który mamy do zaproponowania. Ta triada kryzysu psychicznego polega na tym, że młodzi ludzie mają poczucie, że nic nie znaczy, jestem nic nie wart, czyli jest bardzo niskie poczucie własnej wartości. I tak naprawdę młodzi ludzie są swoimi największymi krytykami. Tak? Już nikt nie jest w stanie skrytykować ich tak bardzo, jak, jak z... oni sami siebie. I to się zazębia w ogóle z ogromnym poczuciem osamotnienia, i to też wychodzi w tych badaniach, że bardzo wiele młodych ludzi czuje, że dla nikogo nie jestem ważny, że ja po prostu nie zostanę wysłuchany. A to z kolei też wpływa na to, właściwie każda z tych, każdy z tych elementów się zazębia, że mają bardzo niskie poczucie własnej wartości. Blisko 82% młodych ludzi mówi, nie dam sobie rady, przerastają ich nawet problemy dnia codziennego. No i rozkładają ręce. W związku z tym, jeśli nic nie znaczy, mam o sobie złe zdanie, jeśli nikt mi nie pomoże. Jeśli ja sam też nie potrafię rozwiązać tego problemu, poradzić sobie z tym wyzwaniem, to czasami jedynym wyjściem z sytuacji, jedynym sposobem na ukrócenie tego cierpienia dla młodego człowieka, jest targnięcie się na własne życie. I to jest straszne. Mhm. I to jest coś, co musimy zatrzymać. I teraz pytanie, oczywiście, jak to zrobić. No? I tu jest. Ja od razu dodam, tak, ja nie jestem przecież psychoterapeutką, mm -hmm. nie jestem psychologiem z wykształcenia, psychiatrą, ja nie, nie jestem ekspertem, mm -hmm. ja jestem mamą, która postanowiła ruszyć. Ten temat i która postanowiła to nagłośnić, ale nad tym siedzi cały zespół ekspertów i, i jesteśmy właśnie na etapie opracowywania programu profilaktycznego, który już od września mhm. będzie mógł być również realizowany w szkołach, ale on tak naprawdę ma wspierać przede wszystkim młodych ludzi mhm. i jest cały, cała część poświęcona. Temu, jak dbać o swoją głowę, jak mówić o emocjach, jak, jak się komunikować ze światem. I że sięganie po pomoc to nie jest żaden obciach, mhm. jak mówi nasz ambasador BDS. Mamy całą część opracowaną dla rodziców. Mhm. I y, część, która jest też wsparciem dla nauczycieli, którzy są w tym procesie bardzo, bardzo samotni, bo często naprawdę chcieliby wiedzieć, jak reagować, natomiast y, potrzebują szkoleń, potrzebują konkretnych mhm. materiałów i to wszystko chcemy dostarczyć. To jest ogólnopolski, ogólnodostępny i darmowy program dla wszystkich. Czyli jeśli zgłosi się do Was szkoła XYZ, tak. że potrzebuje pomocy że są takie problemy, jakby że oni widzą, że dzieci potrzebują wsparcia, mhm. to wy im pomożecie? Tak, ja bym chciała, żeby, żebyśmy mówili o tym wcześniej, to znaczy nie wtedy, kiedy te problemy są, kiedy tylko jest kryzys, one... mhm. tylko zanim one, zanim one się pojawią, mhm. tak? to znaczy my zapraszamy, serdecznie. Wszystkie szkoły do tego, żeby zapisywać się do tego programu profilaktycznego. Jak już powiedziałam, on jest darmowy i ogólnodostępny. Jest naprawdę bardzo też przystępny w sensie mm -hmm. języka w ogóle, którego używamy. Zadbaliśmy o to, żeby ludzie, którzy nad tym pracują, żeby tworzyli takie treści, które nie są kolejnym jakimś Programem profilaktycznym, hmm. jakimś programem, który, który, na którym młodzi ludzie też będą źle reagować, o znowu starzy mówią mi, jak mam żyć. Dokładnie. Tylko chcemy, żeby to było coś naprawdę przystępnego, więc zachęcamy do tego, żeby wcześniej się zgłaszać, żeby właśnie teraz, od tego nowego roku szkolnego, pomyśleć o tym, jak prowadzić rozsądną profilaktykę. Na stronie młodegłowy.pl jest zakładka, można zgłosić szkołę, można zapisać się do tego projektu. I realizować już te elementy, które będą dostępne. A czy szkołę może zgłosić tylko dyrektor, czy może to zrobić, nie wiem, nauczyciel, psycholog, za, uczeń za, za y, zgodą y, dyrektora, mhm. tak? Ale y, mamy takie doświadczenie już po tym projekcie badawczym y, młode głowy, że w szkołach są y, tacy koordynatorzy. Mhm. Jest to czasami psycholog, pedagog, czasami zaangażowany nauczyciel, który może w imieniu całej mhm. szkoły zgłosić taką placówkę. Y, natomiast y, Oczywiście też rodzice będą wyrażali zgodę na realizację takiego programu. Natomiast chcę powiedzieć, że my nie jesteśmy w stanie zmienić tak sytuacji, którą mamy w Polsce. Mamy niewiele ponad 500 psychiatrów dziecięcych. W całej, Polsce. w całej Polsce. To jest 38 milionowy kraj, który zmaga się z kryzysem uchodźczym, tak, więc i, i te dzieciaki zresztą z Ukrainy też potrzebują wsparcia mm. psychologicznego. W całej Polsce jest 500, niewiele ponad 500 psychiatrów mm. dziecięcych, tak, to jest, to jest zdecydowanie za mało, więc my wiemy, że nie jesteśmy w stanie ani wyszkolić teraz więcej e, psychiatrów, ani nagle rzucić e, grona psychologów, e, ani otworzyć więcej oddziałów psychiatrii dziecięcej, bo to jest niemożliwe, tak, mm. to wymaga Współpracy Ministerstwa Zdrowia, to wymaga funduszy, to wymaga w ogóle lat na wyszkolenie takich osób, żeby robili to dobrze. Więc, czy ja mam jakąś fantazję i wizję, jak to zrobić szybko? Jedyne, co możemy zrobić, w co ja wierzę, to jest profilaktyka. To znaczy, żebyśmy nie dopuszczali do sytuacji ostrych, do tego, mm -hmm. że dziecko jest już w takim kryzysie, że y, wymaga y, na przykład hospitalizacji, bo mm -hmm. fakt faktem tych łóżek y, jest Więc po prostu za mało. Mówiłaś o tej niskiej samoocenie, i ja się zastanawiam, czy ta niska samoocena dzieci wynika. Z tego, jak wygląda obecny świat i z tego e, świata social mediów, e, tych wszystkich aplikacji, tych wszystkich filtrów, tego wszystkiego, co te dzieci widzą e, w internecie, i mam takie wrażenie, że część nie filtruje, że to jest nierealne. My jednak dorośli, tak mi się wydaje, że mamy taki ten filtr, który sprawia, że nie do końca wierzymy, że coś jest prawdą, to co widzimy w internecie, ale dzieci mhm. tego nie mają. I czy to właśnie z. Tego może wynikać to, to ich takie poczucie, że oni są nic nie warci, że są brzydcy, że są grubi albo chudzi. jakby wiesz. Ale że oczywiście, że świat mediów, w tym social mediów, promuje nierealne obrazy. I ja nie wiem czy my dorośli mamy tak rzeczywiście taką zdolność rozróżniania. Ja jestem optymistką, wiesz. Wiesz co, wydaje mi się, że ta kampania, którą zresztą rozpoczęliście jako Gazeta Wyborcza, jako Wysokie Obcasy, Świat bez filtra, jest po prostu świetną kampanią i potrzebujemy więcej osób zaangażowanych w tego typu działania, żeby uświadamiać, że to co widzimy w internecie ale też to, co widzimy często na kładkach magazynów, umówmy się, i w telewizji, to, to nie zawsze jest prawda o świecie. Więc pewnie, że porównanie się do nierealnych wzorców, które, które gwałtownie obniżają czyjąś samą cenę, tak, to, to nie pomaga. Ale wiemy też w ogóle z badań, że w ogóle bierne skrolowanie fidu, mhm. tak, u każdego, nie tylko u młodego człowieka, ale pewnie ten umysł jest bardziej podatny, powoduje spadek e, samopoczucia. Mhm. Natomiast e, nie tylko nasze dzieci m, mają poczucie, że są niewystarczające. Otóż polskie kobiety w ogólnoeuropejskich badaniach są e, na pierwszym miejscu, ale w niechlubnym rankingu, a mianowicie m, możliwie najniższego poczucia własnej wartości, mhm. znaczy czują się nieatrakcyjne. W związku z tym, my jako mamy, wychowując to młode pokolenie, no trochę to niestety zaszczepiamy. To są czasami małe rzeczy. Stoisz przed lustrem, mówisz: Ojej, jaka jestem gruba. To są małe rzeczy, tak naprawdę, na które warto zwracać uwagę. Mhm. Więc to mnie bardzo martwi. I z naszych badań też wynika, że to nie w internecie są te najważniejsze autorytety naszych mhm. dzieci. My byśmy chcieli taką znaleźć prostą tak, odpowiedź na pytanie, dlaczego. A bo to wszystko te nowe media, to nie jest prawda. Tak naprawdę najważniejszym autorytetem dla każdego młodego człowieka, i to też wynika z naszych badań, są mama, mama i tata. I, tata. Oczywiście. Tak? I to są autorytety. Yy, I teraz tak, jeśli yy, młody człowiek przychodzi do rodzica i mówi o swoich problemach, problemach, które na jego miarę są problemami ogromnymi, Problemami, których się nie da przeskoczyć, bo z punktu widzenia młodego człowieka każda rzecz może być źródłem kryzysu mniejszego bądź większego. Natomiast my, oceniając to z perspektywy osoby dorosłej, mówimy: e, tam, nie przesadzaj, co to jest za problem. Jak będziesz miał pracę, jak będziesz dorosły, to dopiero, są zobaczysz. dopiero zobaczysz. Dopiero mhm. zobaczysz, wiesz, ja w Twoim wieku. Co takie gadanie wnosi? Nic. Poza tym, że burzy porozumienie międzypokoleniowe. Ja nie mam zielonego pojęcia, jak jest dzisiaj być nastolatką. To, że ja kiedyś byłam nastolatką, w latach 80., -tych, 90., -tych, to nie znaczy, że ja coś o tym wiem. Bo dzisiaj wyzwania, przed którymi stoją młodzi ludzie, są zupełnie inne. W związku z tym takie gadanie, żeby nie powiedzieć pieprzenie, bo nie da się tego inaczej nazwać, i naprawdę usłyszmy to, że ja w Twoim wieku, ja na Twoim miejscu. To jest, to jest prosta droga do tego, żeby młody człowiek poczuł: Ej, to chyba następnym razem nie przyjdę i nie powiem, skoro moje problemy są nieważne, tak? skoro jestem unieważniany, jestem niewysłuchany. To jest, to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że yy, mamy też taką potrzebę, właśnie opowiadania o sobie, tak, że ja to mam prawdziwe problemy, yy, a Kolejna rzecz jest taka, że my nie pozwalamy naszym dzieciom się uczyć na błędach. Mm -hmm. I to jest to, o czym mówiłaś. O tym, że, że się spieszymy, że gdzieś pędzimy, że począwszy od tego, że dziecko ma zasznurować buty, jak Dokładnie. mamy siedzieć i czekać, że to zrobi i w końcu co zrobi dobrze i będzie czuło dumę i satysfakcję, to mówimy: Dobra, zróbmy to, bo tak, musimy masz, już wychodzić. Wyjdźmy. I teraz to prowadzi do tego, od, począwszy od małych rzeczy, aż do dużych rzeczy, do takich, powiedziałabym, znaczących, że młody człowiek nie ma poczucia sprawczości. Mm -hmm. Nie ma poczucia, że coś może zrobić, że ma w sobie te kompetencje, bo nikt mu nie pozwala ich ćwiczyć. Mm -hmm. I żeby było jasne, przemocą wobec dziecka jest nie tylko ta przemoc fizyczna, werbalna, tak, o której się mówi, yy, a muszę powiedzieć, że w badaniu zadaliśmy takie pytanie jak e, dorośli zwracają się do ciebie, tak? Znaczy to pytanie było dokładnie tak sformułowane, co usłyszałeś, usłyszałaś, czego wierzysz, że młody człowiek nie powinien nigdy usłyszeć. I to były zdania, które są nie do przytoczenia. Ja przeczytałam te zdania i e, wydaje mi się, w sensie wiesz, jak je czytałam, to wtedy wydawało mi się, że nie no, jak można tak do dziecka się odezwać? A ja potem się okazuje, tak, że tak jest, rzeczywiście. Tak, znaczy tak jest i, i usłyszeć od rodzica, bez Ciebie byłoby nam lepiej. Mhm. Sprawiasz same kłopoty. Jak mogłeś mi to zrobić? Mhm. Dziecko, które się wybudza na przykład po próbie samobójczej i słyszy od rodziców, jak mogłeś mi to zrobić? Jak mogłeś nam to zrobić? Mhm. To nie jest o tym dziecku. To jest o rodzicu, mhm. tak? Czy do innej dorosłej osobie, która jest opiekunem oczywiście. To są zdania raniące, mówiące wprost, że dziecko było Wpadką i tak naprawdę generuje same problemy, i tak dalej, i tak dalej. To nie są informacje dla, dla młodych ludzi. Ale mówimy o tej przemocy fizycznej czy przemocy werbalnej, której dziecko doświadcza, ale zapominamy o tym, że nadopiekuńczość jest również formą przemocy. Mhm. Tylko my o tym zapominamy: że to helikopterowe rodzicielstwo to po prostu. Asystowanie dziecku we wszystkim, to kontrolowanie, byłeś, zrobiłeś, zanim dziecko wróci do domu, już są powiadomienia prawda, w dziennikach elektronicznych. Ja na przykład nie używam tego po to, żeby kontrolować moją córkę. No jest, oczywiście, jest to źródło informacji jakieś, czasem jest bardzo potrzebne, ale nie, nie śledzę jej ocen i nie... I nie skupiam się na tym, jakie osiąga wyniki w nauce, bo wierzę, że to nie ja zewnętrznie powinnam na nią wywierać presję, tylko to jest też jakiś poziom i zakres autonomii młodego człowieka. No więc, jeśli tak wszystko załatwiamy za to dziecko, jeśli tak na każdym kroku je kontrolujemy, to to dziecko nie ma szansy nauczyć się tego, że ma możliwość rozwiązania samodzielnie swoich problemów. No i to powoduje, że tak jak już wspomniałem, to 82% młodych ludzi mówi, nie no, przerastają mnie podstawowe problemy, z którymi się mierzę, więc kiedy dochodzi już do kryzysu psychicznego, tak? A te próby rozmowy były już wcześniej, mhm. tylko nie zostały wysłuchane, bo zostały umniejszone. Daj spokój, po prostu masz wszystko, harujemy, żebyś miał, nie wiem, nowego iPhone'a, fajne tak. buty. W dupie ci się poprzewracało. To jest też cytat, tak? Przepraszam za złownictwo, ale to jest cytat. Mhm. Jeśli takie, takie dziecko do tego ma poczucie, że samo sobie nie poradzi, a rodzic, do którego się zwróciłem o po pomoc, czy opiekun, do którego się zwróciłem o pomoc, to może być też nauczyciel, oczywiście, trener, nie, nie słucha moich problemów. No to, to co mi pozostaje? I to są właśnie te dramatyczne momenty, i to jest dlatego tak ważne, żebyśmy mówili o zdrowiu psychicznym w ogóle inaczej, mhm. żebyśmy zaopiekowali się tymi młodymi głowami, ale też naszymi głowami dorosłych osób, i żebyśmy zaczęli mówić w ogóle o zdrowiu psychicznym otwarcie. Żeby to nie był temat tabu. Ja powiem Ci, że jeszcze zwróciłam uwagę na jedną rzecz w Waszym raporcie. Chodzi mi w ogóle o takie zainteresowania. Czym się interesują młodzi ludzie, co oglądają w internecie? I ponad połowa ogląda Fame MMA. Ja sobie tak myślę, że z jednej strony no to jest rywalizacja sportowa, ale z drugiej strony ona jest jakby oblepiona takimi te konferencje, które są przy tym FMM, są przepełnione wulgarnością, jakimś takim po prostu agresją. Tak chyba to nie powinno wyglądać. I czy my, jako rodzice, oczywiście nie mamy być nadopiekuńczy, ale chyba powinniśmy zwracać uwagę na to, co nasze dzieci oglądają w internecie. Ależ oczywiście, znaczy w ogóle higiena cyfrowa i yy, zrozumienie w ogóle, jak yy, działa. Ta, ta, ta przestrzeń internetowa to jest szalenie ważny temat, który należy y, o, omawiać z dzieckiem, mhm. ale też samemu, jako rodzic, należy zrozumieć. Mhm. Także wiesz, rodzice sami, y, tak naprawdę, zakładają dzieciom konta na, mhm. y, na social mediach mhm. y, przed y, ukończeniem przez nich 13 roku życia. No właśnie, i to jest też pokazane w Waszych badaniach, że 8, 8 na 10 uczniów stwierdziło, znaczy stwierdziło, powiedziało, że miało konta w social mediach, tak. zanim ukończyło 13 lat. Czyli... Tak, I, i jakby często rodzice wręcz pomagają. Mm -hmm. tam? Uważają, że właśnie no, telefon, konto social, w social mediach. Rodzice sami w ogóle y, żywo in, relacjonują życie swoich dzieci. Mm -hmm. Ja przyznam, że gdybym mogła cofnąć czas, to bym y, w ogóle nie wrzucała zdjęć mojej córki. By, z perspektywy już tych 15 lat bycia mamą, dzisiaj widzę to zupełnie inaczej, mhm. tak, że to ma swoje y, długofalowe konsekwencje tak, dotyczące tego, y, jak, i, jak to dziecko będzie potem mogło być postrzegane. Mhm. W związku z tym y, powinniśmy wiedzieć, powinniśmy o tym rozmawiać edukować się, co znaczy w ogóle podarowanie dziecku y, telefonu na jakich zasadach można z niego mm -hmm. korzystać Fame MMA między innymi to jest wydarzenie bramkowane tak? to jest wydarzenie y, za którego oglądanie trzeba zapłacić. Tak. No to dziecko samo z siebie tego nie zrobi, tak? Musi mieć albo dostęp właśnie do odblokowany tam właśnie limit wiekowy, mm. musi mieć kartę. Mm. No i generalnie rodzica, który tak naprawdę nie interesuje się tym mm. co dziecko robi w internecie. Ja jestem przekonana, że jest wiele takich rzeczy w internecie, to jest nie tylko fajne MMA, to jest też dostęp do pornografii, mm. bo to już dotyczy bardzo małych dzieci. Które mają dostęp do pornografii, to dotyczy w ogóle wszelkich form przemocy, hejtu. I w naszych badaniach też widzimy, że dzieciaki nie tylko doświadczają hejtu, ale, ale też hejtują. hejtują. Tak. tak. I to może wynikać pewnie z tego, że jak naoglądają się w internecie, przy jakichkolwiek, nie wiem, czy galach, czy filmikach na TikToku, na Instagramie, gdziekolwiek że przecież ta taka wymiana słowna, no przecież jakby oni to pokazują, przecież to chyba jest okej, okay, nie? Tak, tylko wiesz, no ja doświadczam hejtu regularnie i to od dorosłych, chciałabym powiedzieć, więc jeśli dajemy taki przykład naszym dzieciom, no to nic dziwnego, że one robią to samo, tak? Bo tak naprawdę czym innym jest... Permanentne obgadywanie, ocenianie. Ja zawsze mówię: wspieraj, nie oceniaj. Mm -hmm. Po prostu te, ta nasza potrzeba komentowania wszystkiego i wszystkich i również pisania o tym w internecie, wiesz, to, to sprawia, że dzieciaki wyrastają w takim środowisku. Jest jeszcze jeden przykład, który dajemy naszym dzieciom. My nie tylko jakby hejtujemy i źle traktujemy się nawzajem, jesteśmy nieżyczliwi, oceniający, i to jest coś, z czym w ogóle w Polsce mamy duży problem. Mm -hmm. y jest e, też kwestia dotycząca zaufania. Mhm. Według e, badań, dorośli Polacy, 77% dorosłych e, Polaków nie ufa. Nie ufa nikomu. Mhm. Tak? Więc, jeśli żyjemy w takim otoczeniu braku zaufania i moi rodzice nie ufają i mówią, że w ogóle to mhm. ludziom lepiej jest jednak nie ufać, to co to znaczy dla młodego człowieka? To znaczy, że na przykład, kiedy ja mam jakiś, jakąś trudność, doświadczam kryzysu. I y, chciałbym poszukać pomocy, to ja nie ufam, nie wierzę, mm. tak, że można znaleźć pomoc, rozwiązanie i, i sięgnąć mm. po pomoc. Więc tak naprawdę to my dorośli. Kształtujemy to, jakie są nasze dzieci. To my im dajemy przykład. I nie przez to, co mówimy, mm -hmm. tylko przez to, co robimy, jak postępujemy. I tym bardziej, że dzieci są świetnymi obserwatorami, i mimo że może nam się wydawać, że. Jesteś oni mamą, tego... to wiesz, ja też. Dokładnie. <laughs> może nam się wydawać, że my czegoś nie widzimy. W sensie, że dzieci tego nie widzą, co my robimy, ale one wiedzą, widzą wszystko. One słyszą też wiele rzeczy. Nawet w rozmowie, kiedy rozmawiamy między sobą dorośli z dorosłymi, koleżanka z koleżanką, tak, dziecko to słyszy. I ono potem sobie jakby układa to w swojej głowie, przerabia na ten taki swój tok myślenia, tak? I często może być tak, że właśnie, no jeśli moja mama obgaduje koleżankę, to dlaczego ja nie mogę obgadać mojej koleżanki, tak? I to jest przerażające po prostu. Tak, tylko wiesz co, kiedyś, kiedy ja byłam nastolatką, jak ja się pokłóciłam z koleżanką, to wiedziała o tym ona i ja wiedziałam i jeszcze może dwie koleżanki, mhm. Które stały obok. Które stały obok. No może to się rozlało na klasę, mhm. no może najdalej na, nie wiem, na szkołę. Mhm. Natomiast dzisiaj, Jakikolwiek konflikt, który przenosi się do internetu, dotyka yy, nie małego grona mm. ludzi, tylko może się rozlać na całą Polskę, ba, wiralowo na cały świat. I to jest też coś, czego my dorośli nie rozumiemy, jak mm. działa internet. I mówimy, coś tam ci napisała? Nie, no w ogóle, daj spokój, to jest jakaś bzdura. Mm. To nie jest bzdura. Z punktu widzenia młodego człowieka to może być problem nie do udźwignięcia, mm. i to może być początek poważnego kryzysu psychicznego. Na co my rodzice powinniśmy szczególnie zwrócić uwagę w zachowaniu naszego dziecka? Co nam powinno dać do myślenia, że coś jest nie tak? Wiem, że to jest może trudne pytanie. To jest no bo trudne, tak że to na pewno jest pytanie do specjalistów mhm. z tego zakresu i nie chcę im wchodzić w kompetencje. Jasne. Ja na przestrzeni tworzenia tego projektu Młode Głowy Otwarcie o Zdrowiu Psychicznym bardzo dużo się nauczyłam i bardzo dziękuję wszystkim ekspertom, specjalistom i naprawdę mądrym ludziom, których spotkałam na swojej drodze. To jest y, niesamowita podróż i czuję też, jak bardzo mnie rozwinęła. Mm. Y, nie tylko jako działaczkę społeczną, ale przede wszystkim jako mamę. Ja zrozumiałam bardzo wiele rzeczy, które robiłam, y, które dzisiaj widzę inaczej i y, przeprosiłam moją córkę za to. Żeby było jasne też w ogóle, powiedzieć przepraszam to jest, y, to jest czasem bardzo potrzebne, tak? I, i umieć powiedzieć przepraszam. Wiesz, zrobiłam tak i tak. Mm. Przepraszam, cię nie miałam racji. Tak? Mm -hmm. W ogóle pokazanie dziecku, że każdy ma prawo się mylić, tak? że my jako rodzice to nie odbiera nam autorytetu, to, yy, to jest tylko dowód tego, że mamy refleksję nad mm -hmm. tym, co zrobiliśmy. I zawsze można powiedzieć, słuchaj, przepraszam, na przyszłość. Tak, postąpię inaczej. To jest bardzo ważne, uważam, w relacji między rodzicem a dorosłym, ale wiesz, ja się sama dużo nauczyłam. Jedyne, co mogę powiedzieć, to podzielić się trochę moim mhm. doświadczeniem, tak? nie, nie wchodząc w kompetencje psychologów Jasne. i psychiatrów. Ja myślę, że to, to, co jest chyba najistotniejsze, to jest nieumniejszanie problemów dziecka, mhm. tak? czyli to, o czym mówiłyśmy, te, te tak. słynne zdania, które jakby nic nie wnoszą. Tak? Ty to nie wiesz, co to są prawdziwe Daj problemy. Spokój. Więc począwszy od tego, ale też w ogóle uważam, że zdecydowanie bardziej warto słuchać niż radzić. Mm -hmm. I to jest taki moment, że otwiera się wielka przestrzeń między opiekunem mm -hmm. a dzieckiem. I to jest dla mnie bardzo ważna lekcja. Mi się wydawało, że jak najwięcej muszę przekazać mojej tak. córce tych mądrości życiowych, które ja zdobyłam na przestrzeni moich 49 lat, a to w ogóle nie tak działa. I dopiero, kiedy ja zaczęłam jej słuchać, ja się tyle nauczyłam i tyle się dowiedziałam. Więc y, przede wszystkim pytać, tak? pytać, jak się czujesz i czego potrzebujesz, mhm. co mogę dla Ciebie zrobić, zanim zasypiemy dziecko złotymi radami, bo to nie pomaga. Wierzę, że to są takie rzeczy, które możemy robić na bieżąco mhm. i jak reagować. No, uznać, że konsultacja z psychologiem, czy konsultacja lekarska, z lekarzem psychiatrą to jest normalna rzecz. Nikomu nie przychodzi do głowy leczyć zapalenia płuc, czy jakiegokolwiek innego schorzenia bez rozmowy mhm. ze specjalistą, tak? czasem bez wprowadzenia, wprowadzenia farmakoterapii. Mhm. Natomiast rzecz jest w tym, że ponieważ to ci dorośli mają problem w zaakceptowaniu w ogóle nowego spojrzenia mhm. na zdrowie psychiczne, to niestety rzutuje to bardzo na dzieci. Powiedziałeś, że młodzi ludzie nie chcą y, powiedzieć o swoich problemach. Pytanie, czy mieli taką przestrzeń, mhm. czy zostali wysłuchani na jakimś etapie i czy mają śmiałość w ogóle z tym przyjść? W Polsce wciąż pokutuje takie przeświadczenie, że do psychologa idzie się za karę. Mhm. Byłeś niegrzeczny, źle się zachowywałeś, zachowywałaś, idziesz do psychologa, do pedagoga szkolnego. Czyli to jest kara. No mhm. więc, jeśli w taki sposób przedstawiamy dzieciom, y, po co się chodzi w ogóle do, do, do specjalisty z zakresu zdrowia psychicznego, no to nic dziwnego, że to jest bardziej straszak mhm. niż zaproszenie do rozmowy. No bo dlaczego one mają iść tam za kara? Y, co więcej, rodzice y, sami mówią, że. Ej, ale moje dziecko nie jest wariatem. No, mm -hmm. Otóż doświadczenie kryzysu psychicznego nie jest równoznaczne z tym, że kogoś, w ogóle nikogo nie wolno tak nazwać, mm -hmm. ale że w ogóle można używać takich określeń. To są takie łatki, które są mm -hmm. naprawdę fatalne. Yy, rodzice często mówią, o nie, 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 po moim trupie. Moje mm -hmm. dziecko... Nie będzie chodzić do psychiatry dziecięcego, a jeśli jest taka konieczność, to nikomu się o tym nie mówi. Tak, żeby sąsiad nie widział. Żeby, żeby są, so, ale czasem nie najbliższa rozeszło. rodzina tego się nie mówi najbliższym mm -hmm. ludziom. Podczas kiedy poradzenie sobie z kryzysem psychicznym wymaga ludzi dookoła, mm -hmm. życzliwych, wspierających, mądrych dorosłych. Tak, yy, rodzice ukrywają to przed Szkołą, przed nauczycielami, mhm. ukrywają przed, jak już powiedziałam, najbliższą rodziną. Mhm. Tymczasem to dziecko trzeba otoczyć e, wsparciem, trzeba otoczyć pomocą, życzliwością. E, I w e, większości, ze wszystkich sytuacji, tak naprawdę, jest jakieś wyjście, jest rozwiązanie. E, no tylko trzeba pomóc młodemu człowiekowi to dostrzec, ale też e, w swojej głowie stworzyć taką przestrzeń. Nie robić z tego tematu tabu e, i rozmawiać otwarcie o zdrowiu psychicznym. Zbliża się październik. Zbliżają się wybory, i my jako Gazeta.pl przeprowadziliśmy e, też swoje badanie wspólnie z Kantarem. W którym zapytaliśmy młodych Polaków, głównie z generacji Z, ale nie tylko, ale na, tym, na tej generacji Z się skupię, bo to są bardzo młodzi ludzie. Zresztą to, to jest ten wiek porównywalny też do, do Waszego badania. I wyszły bardzo ciekawe, jakby mamy bardzo ciekawe wnioski, bo po pierwsze, dla 95% tych młodych ludzi ważnym tematem jest po prostu służba zdrowia, a mhm. dla 89% zdrowie psychiczne. Czyli to nam się w ogóle tutaj pokrywa, że. Super. E, ale z drugiej strony, tylko 23% osób przebadanych, e, jakby widziało w, widziało w mediach, że temat zdrowia i zdrowia psychicznego jest po prostu poruszany i nie jest on poruszany w kampaniach. Mhm. Dlaczego? Dlaczego nasi politycy, jakby. Nie chcą się zająć tym tematem. No bo to jakby widzimy, tak? Dlatego, że zajmują się często, nie wszyscy na szczęście, ale często tematami, które są bardziej populistyczne. Tak? Mm -hmm. Na przykład obiecaniem ludziom, że będą mogli nie płacić podatków. Prawda? No brzmi świetnie. No, jakby... Każdy z nas tak sobie myśli, no fajnie byłoby nie płacić podatków, oczywiście. tyle że nie jest to możliwe mhm. tak? i między innymi dlatego, że potrzebujemy pieniędzy na e, Państwową e, Służbę Zdrowia czy na edukację, tak? Tak. która jest e, w Polsce e, w większości e, darmowa, są oczywiście prywatne szkoły, ale w większości mhm. jest darmowa, e, więc e, taki świat nie istnieje. Natomiast e, bardzo wielu e, ludziom, którzy m, nie myślą długofalowo, tylko myślą tu i teraz taka obietnica, tak, że będą tańsze mieszkania, mhm. że po prostu możemy właśnie nie, nie płacić podatków, że w ogóle te wszystkie, e, te, te, te wszystkie pieniądze, które zarabiam, mogą zostać tylko dla mnie, mhm. e, i, i to jest ważne tu i teraz, i dzisiaj. No więc, to jest chyba zasadniczy problem, że, że prezentują te tezy, te postulaty w mhm. swoich kampaniach, które trafiają do ludzi, którzy chcieliby żyć tylko tu i teraz, mhm. niestety, a nie zwracają wystarczającej uwagi na... Bo czytałam i zapoznałam się z tymi badaniami, są naprawdę bardzo, bardzo interesujące i warto się przed wyborami zapoznać z pełnym tym raportem i wynikami badań. Nie zajmują się w stopniu wystarczającym, no właśnie, ochroną zdrowia, mhm. czy edukacją, tak. czy w tym właśnie zdrowiem psychicznym, które tak naprawdę dotyczy i służby zdrowia, tak. bo tu mamy temat y, związany z tym właśnie zdrowiem psychicznym, ale również dotyczy edukacji, mm -hmm. tak? bo to jest również sprawa dla y, ministra edukacji. Więc y, ja uważam, że młodzi ludzie dostrzegają, że jest taki problem, natomiast y, wielu wyborców y, y, skupia się na innych aspektach i, i daje się, mówiąc krótko, mamić mm -hmm. obietnicom, które są obietnicami bez pokrycia. Kolejna rzecz, która mnie zawsze zastanawia, m, że tyle się mówi w naszym kraju o dzieciach, że jak te dzieci są dla nas ważne, jak mhm. te dzieci y, trzeba może nie wspierać, no ale jakby dostajemy przecież jako rodzice, dostajemy wsparcie finansowe z państwa, tak? Mhm. to dlaczego nie zadbamy o to zdrowie Dlaczego w tym momencie nie mówimy właśnie o tym, że musimy dbać o zdrowie nad naszych dzieci? No ale jak w ogóle te dzieci, jak my pokazujemy w ogóle jako państwo, że one są dla nas ważne, tak, no począwszy od opieki okołoporodowej, mm -hmm. tak, i kobiet, które po prostu boją się rodzić, mm -hmm. to ja absolutnie rozumiem i cieszę się, że ja już mam córkę odchowaną, bo gdybym miała dzisiaj w tym kraju zajść w ciążę i rodzić, to bym naprawdę się musiała zastanowić nad tym. Bo to jest kwestia również przemocy okołoporodowej, której kobiety mhm. doświadczają. To jest niemożność w ogóle decydowania o własnym ciele, o własnym życiu, o własnym zdrowiu często. To jest również kwestia tego, że kiedy już urodzę to dziecko. Nie ma wystarczającej liczby żłobków. Nie ma wsparcia tak naprawdę kobiet, które chcą wrócić na rynek pracy. Więc tak naprawdę finansowo i ekonomicznie jest trudno sobie dzisiaj poradzić z wychowaniem jednego, dwójki, trójki dzieci. Więc może tym byśmy się zajęli. Z kolei dzieci, które rodzą się z niepełnosprawnościami, bo przecież forsujemy to, że nawet dzieci z ciężkimi wadami powinny przechodzić na świat, nie mają należytej opieki zdrowotnej, nie ma specjalistów i ośrodków, ale również ci rodzice nie dostają wsparcia od państwa na wystarczającym poziomie wsparcia finansowego na rehabilitację mhm. i wiele innych rzeczy. No więc, jakby idąc też dalej, yy, mamy takie, tak, takie. Ja mam takie przeczucie, przeświadczenie, graniczące z pewnością, że żyjemy w świecie, który tak naprawdę nie premiuje tego, mhm. że jesteśmy rodzicami, że, yy, i nie pokazuje, że nasze dzieci są dla nas ważne. Mhm. Jednym z elementów jest, ta opieka dotycząca zdrowia psychicznego, ale bardzo znaczącym, bo dla mnie myśl, że jakiekolwiek dziecko może sobie odebrać życie, jest. To mi łamie serce. To jest coś, co mi po prostu nie pozwala spać, i to jest coś, co sprawia, że ja na pewno się w, tym, w tych wysiłkach nie poddam. Martyna, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że jak się spotkamy następnym razem. To porozmawiamy o tym, jak wiele się zmieniło. Bardzo bym chciała. Dziękuję bardzo. Dziękuję.